Wykończysz mnie, mała. No, widzisz, to jest plus pracy tutaj. Darmowy dostęp do kortu. No ale powiem ci, że nawet się trochę wkręciłam, bo zaczęłam oglądać mecze. Ale nie wierzę, że nie miałaś nauczyciela. Łukasz mnie czasem uczy, jak mu się, wiesz, okienko zrobi. Kojarzę i jestem zazdrosny. No proszę cię. To ja powinnam być raczej zazdrosna. O kogo? O twoje seksowne koleżanki z branży. Kochanie, w pracy skupiam się tylko na pracy. Hej, sorry, że przeszkadzam, ale jesteście głodni może? No, może trochę. No, bo nie zdążyłem sprzedać dwóch kanapek, a nie chcę wyrzucać po prostu. Nie, wiesz co, dzięki, jedziemy na kolację, nie będziemy opychać się bułkami, jak czeka na nas sushi. Ale wiesz co, ja mogę dać sąsiadce, jeśli chcesz. Nie, dobra, dzięki. Nie kłopocz się. Ach. To do zobaczenia, no i dzięki, że o nas pomyślałeś. Do zobaczenia. Smacznego. No, dzięki, no. Na razie, cześć. Gramy, Ewa, dawaj, gramy, ja serwuję. Wydawało mi się, czy Wiktor był niemiły. Niepotrzebnie. Ależ z niego zazdrośnik. Co ty robisz? Ewa? Grzebałeś mi w torebce. Nie, wiesz co, ja po prostu... No ale... Po prostu chciałam... dlaczego robisz... Ale nie denerwuj się, ja po prostu... zdjęcia listom, skoro sam je napisałeś, nie, tak? Nie, denerwuj, nie złość się, przede wszystkim się nie złość. No ale ja się nie denerwuję. Ewa. Po prostu pytam, tak? No dobra, powiem ci. To nie ja napisałam te listy. No byłaś tak zachwycona nadawcą, że chciałem, żebyś myślała, że to byłem ja. Chciałem się do ciebie zbliżyć, ale po prostu nie wiedziałam, jak to zrobić. Odkąd wspomniałaś, że nosi się przy sobie, odkąd twoja współlokatorka się do nich dorwała, to po prostu chciałam zobaczyć, co tam jest, żeby wiedzieć, o czym do mnie mówisz. Zrobiłeś ze mnie idiotkę. Skarbie, nie denerwuj się. Najważniejsze jest to, co łączy nas teraz, a nie jakieś tam listy. Bez nich to byśmy w ogóle nie zaczęli. Ale zaczęliśmy, nie są nam już teraz do niczego potrzebne. No Ewa, daj spokój, to są jakieś... Proszę cię, idź już. Ewa. Dobrze, Ewa. Nie chcę teraz z tobą rozmawiać. Ewa! Ale mieliśmy przecież jechać na sushi, przecież.